jestem doświadczonym więźniem politycznym, więc dla mnie przebywanie w przestrzeni zamkniętej jest czymś normalnym, ale to nie jest typowe doświadczenie wszystkich obywateli PRL-u i w RP. Będziemy dzwonić po fachowcy. No bo jak otworzymy to wózek, przecież i tak się nie widzi. Tylu stoi i zdjęcia robi, ale zadzwonić po co? Tu nie ma zasięgu. Niech pan łaskawie pod ścianę, odrobinę, drogi panie. Proszę pana. No może po prostu spróbujemy pana wynieść jednak, żeby już... I o czym to świadczy? Proszę? O czym to świadczy? No to świadczy o tym, że winda nie jest dostosowana ani wymiarami, ani techniką do tego, żeby osoba niesamodzielna po prostu była w stanie w niej spokojnie i w komforcie jechać. Pan sołtys jest już któryś raz zablokowany w tej windzie. To nie jest sprawa wielkich pieniędzy, to jest tylko sprawa pewnego wyczulenia, pewnego zastanowienia się nad drogą innych użytkowników. Spowodujcie, że normalna droga dla normalnego, zdrowego człowieka w Warszawie będzie drogą prostą, czystą i jasną, a wtedy i ludzie niepełnosprawni będą w tej przestrzeni mogli żyć. To jest największa dyskryminowana mniejszość w naszym kraju, to jest kilkanaście procent, często 15%. Więc trzeba o tych 15% myśleć, trzeba się zastanawiać. Bo jeżeli przyjmiemy nawet, że miasto jest korporacją, to jest korporacją dla wszystkich, w której wszyscy mają prawo uczestniczyć. Sfotografowaliśmy wszystkie bariery, które tu istnieją, prawda? Proszę zobaczyć. Jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba po prostu wyjść z ratusza, przejść się po mieście i zobaczyć, jak ono wygląda. To jest różnica między byciem gospodarzem, a byciem administratorem. No, mój program to jest miasto dostępne i miasto przyjazne dla wszystkich. Dla wszystkich, ponieważ jesteśmy obywatelami Warszawy. I dlatego mówię, niech wygra Warszawa. To nie chodzi o mnie, to chodzi o nas wszystkich.